Reprezentacje drużyn oldboyów z Polski i Litwy wzięły udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim oldboyów w Stawiskach. Głównym organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach. Entuzjazm i chęć tych ludzi do aktywnego spędzania czasu spowodował to, że dzięki inicjatywie wspólnej mojej i po stronie litewskiej Romka, właśnie skoro oni grali i nasi grają, to dlaczego nie zorganizować tego w sposób jakiś taki bardziej sformalizowany przez stowarzyszenie, zarówno po stronie polskiej, jak i przez wspólnotę zaścianki po stronie litewskiej. No i tak się zaczęło 5 lat temu. Jak co roku zresztą, gramy na turniej na 5 drużyn, 2 są drużyny litewskie i 3 drużyny polskie. Ze strony litewskiej jest drużyna zaścianki Wilno i drużyna Rukojnia rejonu wileńskiego. Bardzo czujemy się dobrze, komfortnie. Mamy dużo kolegów po tej stronie. Czujemy się jak w domu. Organizację turnieju oraz festyn rodzinny wsparła spółdzielnia Mlekpol. To jest to kolejny turniej piłkarski, międzynarodowy turniej organizowany przez społeczność Stawisk, gdzie są zaproszeni goście i z Litwy, i z Białorusi. Też uczestniczą tutaj z nami Polacy, którzy mieszkają na Litwie. Impreza sportowa zawsze jest taka, że wyzwala dużo emocji, dużo woli walki, natomiast zawsze łączy, a nie dzieli. Także inicjatywa dzisiejsza, której jesteśmy uczestnikami, jest doskonałą formą na poznanie się bliżej narodów, odświeżenie swoich kontaktów i dobrą zabawę, przede wszystkim dobrą zabawę. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Turniej oldboyów w piłce nożnej w Stawiskach zorganizowany został już po raz 5.